budowy. Lewica oczekuje od rządu, że wszystkie podjęte dziś uzgodnienia zostaną wpisane do Krajowego Planu Odbudowy. Robert Biedroń nie precyzuje jednak, czy jego ugrupowanie opowie się za ratyfikacją całego funduszu w Sejmie. Nie było rozmów o głosowaniu za lub przeciw. Zobaczyliśmy możliwość do dialogu, czego bardzo brakowało w ostatnim czasie, i będziemy obserwowali, jak sytuacja będzie się rozwijała. Uzgodniliśmy, szanowni państwo, i chciałem to państwu także przekazać, że wszystkie te rzeczy, które zostały wynegocjowane, muszą znaleźć swoje zapisy w Krajowym Planie Odbudowy, muszą znaleźć swoje także w tym wszystkim, co zostanie wysłane do Komisji Europejskiej. To jest warunek sine qua non dalszych rozmów i chciałem państwu powiedzieć, że także z ramienia Lewicy będzie trzyosobowy zespół kontaktowy, który będzie w tej sprawie współpracował z rządem.